Jest już po NACA, czyli najważniejszym turnieju, w którym to, wiadomo, zdominowała Gardevoir, ale i tak wygrał Turbo Losbox. Ale wiadomo, niektórzy ludzie mieli, że jakieś nowe deki się przebiją. I tak, Dragapult się przebił bardzo dobrze. Greninja poradził sobie nie najgorzej, 123 to jest bardzo dobry wynik jak na niszowy deck. No ale są takie deki, które no, ostatecznie się nie przebiły i z czasem w ogóle z tych konceptów absolutnie zrezygnowano na rzecz na przykład skuteczniejszego na przykład Frostlass Mundoroki, do którego niedługo może przejdziemy, no bo ten deck podobno ma podobny koncept, no i chyba lepiej nawet działa. No ale o co tu kaman? No, chodzi o to, że Beasley ma 300 HP, no oczywiście Skapen 400, no jeszcze tutaj ewentualnie można grać Rigged Band, który nakłożony na Pokemona Stage 1 zadaje dostaje pod pokoju 30 mniej damage'a. No i chodzi o to, że wykorzystując tą tankowatość tego Pokemona, który już dostał jakieś obrażenia, używając oczywiście Mundoroki, który ma Adema Brain, który pozwala na przerzucanie z jednego Pokemona na drugiego, czyli z naszego na Pokemona przeciwnika, dodatkowe 30 damage counterów. No mamy tych małpek 4, no bo będziemy trochę bardzo często se te małpki właśnie używać. No do tego Lumineon, do wyszukiwania supporterów, no wszystkie Pokemony, jak możecie zauważyć, mają zdecydowanie więcej HP niż 70, więc też rozłożenie będzie dosyć nieco trudniejsze, no chyba, że uda mi się zdobyć 3 Chelsea, jednego Mundoroki i Nestbola może. No bo tutaj aż 4 Nestbole, żeby było łatwiej, 3 Artazole, żeby właśnie rozłożyć tą ławkę nieco w łatwiejszy sposób. No, V-Passów nie ma, więc jakoś trzeba sobie radzić. Opcjonalny switch. Mamy oczywiście Turbo Energizera jako właśnie nośnik energii. I czyli, że możemy ładować wtedy do innych Pokemonów właśnie energię. No i jak wygląda to draw? Ktoś by się chciał zapytać. Ano używając ataku Return właśnie, który nie zadaje jakichś dużych obrażeń, 180, no tutaj my też gramy Double Turbo, więc tych obrażeń będzie znacznie mniej, czyli 160. Czy wystarczy do one-shotowania może Baxcalibura? Ale no tak do większych Pokemonów trochę będzie ciężej, więc stąd też te Mundoroki, żeby nakładać te damage countery. No i mamy jeszcze Happy Switch, który przerzuca sobie właśnie z jednego właśnie Beasley na innego Pokemona. Tak, można sobie przerzucać z energii. Mamy 6 Darków, żeby właśnie odpalić Andeman Braina. No tu Forest System do podpięcia do Luminowa na poszukanie czegokolwiek. Deseczka w razie czego jakby ktoś nam stakował. No i mamy jeszcze Charizard Kerna, żeby podnieść naszą Beasley i wywołać w inną Beasley. No i Cape właśnie, żeby nasza Beasley stała się jeszcze bardziej tanki, jakby już 300 HP nie było już za dużo. No i Earthen Vessel do wyszukiwania tych energii. No trzeba pamiętać, że atak Return jest też naszym głównym silnikiem drołującym, bo możemy dobrać do 6 kart. No i chyba tak będziemy często robić, jeżeli chcemy to jakoś rozhulać. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. No dobra. No. Mamy challenge. Spróbuj się rozłożyć challenge. Dobra, gramy orłem. Właśnie myślę... Jeszcze zaczniemy piersi, zobaczymy, co się stanie. Bo ja mam przyzwyczajenia z boxerzy. Zacznę. Aha. Nie no, kurwa, zajebisty start. Nie no, kurwa. Nie no, nie. Kocham takie starty. Kurwa, ej, nie teraz. Dobra, no ten też nie ma lepszego, ale no... Dobra, no coś tam się rozłożymy. Bo mamy Artaza. No przeciwnikowi też pewnie się przyda. No ale co zrobić? No szympansa sobie wezmę, ja pierdolę.
No i pas! Cudowny deck. Ale no, nie najlepszy start. No, sam fakt, że zaczynamy z Lumineona nie napawa mi optymizmem. O, cześć, Minuś. Chodź. A co tutaj, bobr? Ho, no, przeciwnik ma lepszą rękę. Ale nie wiem, czy to ta gra robi złośliwości, bo zauważyłem, że gra uwielbia robić złośliwości. Mianowicie czytaj. To będzie ciężki mecz, bo jeżeli to jest Champaolo, no to jest dupa zbita. Z makiem dosłownie. No, no to jest Champaolo. Klękajcie narody. Ale dupia ta ręka jest tak do dupy, że właśnie to jest ten problem. Jakim jest z tą Beasley po prostu. Czy mogę jeszcze użyć Turbo Energizera, żeby... no to dobra, mamy Double Turbo, tylko... ja pierdolę, ja wolałabym użyć Double Turbo, ale... Boże, raczej do Beasley, a nie, że... Awaryjnie sobie zrobię to. Załóżmy mu Cape'a. Zagramy Iono. Czy mamy kolejnego Energizera? No, no, piękne. Ale ten deck jest męczący, muszę przyznać. Coś tam się rozkłada, ale... nie napawa to optymizmem. Jest jeszcze ciągłe przymuszanie się do tego... do jakiej sytuacji my tu doszliśmy tak swoją drogą? No, to pisze... a, i attachmentem jeszcze, no. A i main przeciwnik też ma problem? No, bo też chyba jest... no, jest Champaolo. Champaolo Bella. No nie! Jakby była energia. No to klękajcie narody, no błagam, no widzę, że... no to jest słoń. No to jest taki standardowy build Champaolo. Jakiej dupie trzeba być? Kolejna energia i co? Error Candy? Czy mogę spać spokojnie i użyć? O, patrzę, że ma, że użył Ultra Bola, no to ma. Znaczy ja się też nie dziwię się, czemu Frostlass Mundoroki się tak lepiej przyjął, bo my i tak byśmy byli w stanie... ach, Sylene, dobra. No, nawet udało się, Sylene. Spora umierać. No dobra, mamy mroczną. No dobra, a ona... znaczy, najpierw Artazo. No po kolejne. O,
A jeszcze na czas jest. W sumie zawsze coś. I mean... Co mam kurwa robić? Dobiorę jedną kartę jeszcze, no. A, bo może być tak, że Ionow też przeciwnikowi pomaga. O dobra, ma Pokestopa, no to jestem w dupie, bo nie mam jak się teraz wyłożyć. Coś tu kombinuję, widzę. Czy ja sobie manipuluję rękę? Dobra, safe. Czy takie... Ja mam taką teorię, że gra trochę każe takich dobrych graczy, więc dlatego też... Więc coś tam... Skombinował. No właśnie, skombinował sobie. Pokaz. Tyle musi nabrać tych energii, kurwa. I mean... To on mi zbije to Beasley, czy... No tutaj jest ten problem, tutaj przy matchupie z Champaulo jest taki, że... No, jeżeli Champaulo, to jest uważany za brickable deck, dość... deck taki... mocno brykujący się jest... No nie wiem, lepszy. Lepiej się rozkłada, no to jest to znak, że endek akurat się. Znaki na niebie, że to się. No właśnie bym... Chyba mam nadzieję, że nie stać, ale chyba... A co ja tam wiem, kurwa? Przeciwnik ma zawsze lepszą rękę. Że to mnie wkurwia. To się nie chce rozkręcić, to jedno. Dobra, dajcie mi jeszcze jedną małpę. Mam spalić bossa. Kurwa, muszę spalić, bo to jest... To jest jakieś nieporozumienie, powiem. Admin straciłam moc. Nie zdobyłam ani jednego prize'a. A deck, który... No ja, ma takie czasem briki. Lepiej się rozkłada. Aha, cancel kolony. Fajnie by było. Wiem, że jednym z rozwiązań jest też Energy Lot, to by się przydało w sumie. Bo by się błagało już o tym. No nie! No wszystko ma.
Ale mam dupę. No, ratunku! To jest kurwa niemożliwe. A się napocił, żebym... No właśnie, to jest... To jest... O, Forest Silstone. Tylko co z tego, jak kurwa mi Lumineona zajebał? Ok, stop. O, Palpat z Ultra Ballem. No nice. Tylko kurwa, co z tego, jak mi zajebałeś Lumineona, no. Kurwa, pas? No, pas, kurwa, bo ja mam czym przekładać, kurwa. To jest tak chujowy matchup, że... No, o, oczywiście, znalazł se ostatniego superiora. No, powiem tak, ten matchup pokazuje trochę tutaj duży problem tego deku. No chyba nie chce się rozłożyć tak jak ceny, no. Chyba będziemy musieli przejść na tryb casualowy, bo to jest bardziej... droga przez mękę niż... gdy powiesz sobie tak, to jest zajebisty deck. Z tym mamy taką drogę przez mękę, delikatnie rzecz ujmując. No i widać, że no, ten wariant się nie nadaje. Możliwe, że... Może jest lepsza lista, tak? No ta lista, którą tu pokazałam, no widać, że nie chce się rozgręcić. Chyba daj, znalazł coś, no. Ja nie mogę. Ten deck to jest taki casualowy, widać, że no. Nie chciał się to tak dobrze rozkręcić, jakbym chciała. No dobra, przerzuciliśmy się na tryb casualowy, bo trochę szkoda mojej rangi. Więc no, na tym trybie może da się coś ugrać. No to jest tryb, w którym grają takie casualowce, więc no tutaj raczej przerzucimy się tutaj. Swoją obecność. Na trybie casualowym to będzie... No... Dobra, obawialiśmy do tego rękę. No dobra, zobacz... No ja też... No ja mój ganów, ja nie... O, dialoga, tak? Czy hitran zaś, bo ja już widziałem hitrany. No dobra, no może coś z tego będzie. Zobaczmy, co my tu mamy. O, no to jest Lucky Attachment, który też jest spoko, widzę. Aha, Greninja, dobra, no to taki dupieta. Okej, okay, Great Ball, takie podstawowe. O, Belum. Zależenie, czy to Dialga, tylko wersja taka podstawowa, czy to jest ten Hitran? Tutaj sobie wezmę Ultra Balla i... Trupa Energizera, o!
Chelsea Netball, po drugą Chelsea. No i my sobie zagramy tego Turbo Energizera. Żeby tak, przynajmniej jedną małpę na pewno. I tą Chelsea, dobra. O, jest dialka, dobra. To jest dialka. No już spotykałem się z hitranami, kurde. No, Jacek Placek wchodzi. O kurwa. No. No. Buksiarstwo, dobra. No. O, Iono, no to sobie zrobię nową rękę. Niech będzie, zagramy Iono. To jest psutstwo, czy... I weźmiemy Sedrowa, dobra, Kejpa mamy. No i druga Beasley, dobra. No to już ten deck się tak... To jest ten Lary, a flip the coin if this... O ja, Lary, no to... No to nie za dobry supporter jest, bo tu pisze, no jeśli jest orzeł, no to weź... A basic Pokemon, no się... Kurde... O nie. Mogę się przygotować na najgorsze. Jeżeli on trafi kuźwa w dwie energie. Dobra, jedna. I'm very scared, powiem. Zaczynam się bać dosłownie. No tutaj tak, przekładamy z tej Beasley właśnie to. No to robimy Happy Switch z tego na tego Mundoroki. No i ty musimy... Oh. To jest... Jaki... Kurwa wielkolud, że kuźwa! Chyba weźmy ten Wesel i może deseczkę. Tu jest taki wielkolud. Tu trzeba poprzekładać trochę. It's not good.
Kiedyś jeszcze jedną Weasley. Ja już poprzekładała na tyle, ile się da! I kurwa, nie wystarczyło. No nie wiem, bo ja się boję, że jedna Weasley mi spadnie z rowerka. No bo ogólnie to jest często problem, że... No bo to już spadnie mi z rowerka. No i znowu ten Larry. No Larry jest upierdliwy, no ale jemu się trafia coś. Znaczy trochę ten support przypomina mi takiego nieco dojebanego... Candela. Który się troszkę to napelisikował, a tu możesz Pokémony, tylko że nie w ludzce, tylko ogólnie Pokémony możesz. Wystarczy mi... Aha, no tak. No kurwa, oczywiście, że... Czyli w każualowym deku nawet tu. Zaradzi beznadziejnie, no to jest to znak, że... On mi zabierze tu drugą turę niestety. I to tak słabo radzi sobie... Będę musiała zrobić Iono. No kurwa, zabrał turę, no. No i kurwa, on też może się setupować w międzyczasie, kuźwa. Ten deck jest taki dosłownie beznadziejny. I mean, ludzie, którzy się tu wyjarali. O nie, zrobi bossa, ale na... Co ciekawe, Tom Beasley bez niczego. Czegoś się tak boi teksty tego. No, ale też duży problem często dialgi jest to, że potem energii. I mean, jeszcze żyję. Czyli wtedy zagramy sobie czarę z Kerna, dobra. No dobra. No tutaj możemy już tamtą dialgę dobić. No i się poddał przeciwnik, bo dobiliśmy dialkę. Ja. Yeah. No tu już ten deck wychodzi, no ale widać, że to jest taki, widać, bardziej casualowy deck. Bo też postanowiłem, że raz zagramy sobie w tych rankedach, raz tak w casualu, więc... Mam nadzieję, że taki format się spodoba, więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia.